bardzo serdecznie. Przejdę do rzeczy. Drodzy Państwo, od 10 lat, a zwłaszcza od 2009 roku, instytucje publiczne w Polsce są poddane silnej presji ograniczania wydatków. Zasady wydatkowania środków publicznych nakazują im bowiem oszczędne i celowe gospodarowanie. Zasady te są przez urzędników tak skrupulatnie przestrzegane i przez organy kontroli tak rygorystycznie jest kontrolowane wywiązywanie się z nich, że można odnieść wrażenie, jakby w Konstytucji zapisano, że Rzeczpospolita Polska jest państwem oszczędnym. Jakby oszczędność była dla nas jedną z podstawowych wartości. Presja ta wywiera wpływ na jakość usług świadczonych przez firmy i na warunki zatrudniania pracowników przez firmy, które współpracują z państwem. W zamówieniach publicznych mamy do czynienia z państwową dyktaturą niskich kosztów pracy i zanim przejdę do powiedzenia tych warunków, chciałabym omówić bardzo wpływową ideę, która doprowadziła do tego stanu rzeczy. Negatywny wpływ na zamówienia publiczne wywarła niewątpliwie koncepcja taniego państwa, promowana w 2005 roku przez wiodące opozycyjne siły polityczne, to jest przez Prawo i Sprawiedliwość oraz przez Platformę Obywatelską. Ta koncepcja była promowana w reakcji na głośne afery korupcyjne z udziałem ważnych polityków i tanie państwo przeciwstawiano państwu drogiemu, w domyśle skorumpowanemu. Zarówno w 2005 roku, jak i w 2007 w kampaniach wyborczych te siły polityczne licytowały się na sprawniejsze postulatach sprawniejszej realizacji tej koncepcji i Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęła to, Platforma Obywatelska kontynuowała. Na dowód tego podam dwa przykłady. Prawo i Sprawiedliwość, zwłaszcza Zita Gilowska, minister finansów, zaproponowała likwidację etatów sprzątaczek w administracji publicznej. Tej misji nie zdołała zrealizować, lecz zrobiła to za nią Platforma Obywatelska. W 2010 roku gospodarstwa pomocnicze w urzędach wojewódzkich zostały zlikwidowane, a więc wymuszono na państwie współpracę z firmami zewnętrznymi outsourcing. Drugim przykładem są zasady gospodarowania środkami publicznymi. Reformę w tym zakresie zaproponował Prawo i Sprawiedliwość, a te zasady zostały uchwalone w 2009 roku. I koncepcja taniego państwa do dziś wywiera negatywny wpływ na zamówienia publiczne. W praktyce zamówień publicznych wskazują, że główną barierą przed zastosowaniem propracowniczego zapisu jest obawa przed zarzutem niegospodarności. Urzędnicy nie stosują innych niż cena kryteriów oceny ofert, ponieważ obawiają się, że zostanie to zinterpretowane jako podporządkowanie, dostosowanie oferty do konkretnego podmiotu. Kryterium najniższej ceny jest dla urzędników po prostu kryterium najbezpieczniejszym. I drugim procesem, który wywiera wpływ na to, że w instytucjach publicznych odpowiedzialność za pracowników jest znikoma, jest proces, który określiłam jako transformacja tożsamości instytucji publicznych od momentu, gdy instytucje współpracują z podmiotami prywatnymi, podawniają się do nich, przejmują ich zasady działania, metody, techniki, czasem wręcz wprost określają się mianem klientów, biznesu, a nawet firm. I podczas rozmów na temat zamówień publicznych na usługi ochrony i sprzątania wypowiedziano takie zdania. Wykonawcy muszą zarobić, ale nie mogą nas zdzierać, jeśli traktujemy się poważnie jak biznesy. Bo postępowaniu po udzieleniu zamówienia publicznego w pewnym sensie spotykają się dwa biznesy.
To powiedział pracownik Urzędu Wojewódzkiego, natomiast pracownik Uniwersytetu, profesor ekonomii powiedziała, że uczęszliśmy na outsourcing, dlatego że wszystkie firmy już dzisiaj tak działają i nasza też powinna. Więc te dwa procesy, zasady gospodarowania środkami publicznymi oraz upodobniania się instytucji do firm prywatnych doprowadziły do tego, że odpowiedzialność dla pracowników w instytucjach jest znikoma. Zbadaliśmy 30 instytucji publicznych, sprawdziliśmy, czy zamówienia były przeprowadzone w 64, właśnie w 30 przeprowadzono. Tylko 7 z nich zastosowało klauzulę pracowniczą. Tylko 7 wymagało od wykonawców zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę. I z tych 7 instytucji tylko 2 uczyniły to ze względu na dobro pracowników. To znaczy pozostałe instytucje kierowały się względami jakości. A to też ciekawa kwestia, że uznano, że umowy o pracę polepszą jakość pracy. Ale te instytucje w sytuacji, gdy jakość nie będzie satysfakcjonowała, mogą w kolejnym postępowaniu nie zastosować klauzuli, więc właściwie tylko 2 instytucje z 30 poczuwały się do odpowiedzialności za pracowników. Najczęściej klauzule stosują urzędy wojewódzkie, następnie urzędy marszałkowskie, sądy okręgowe oraz na samym końcu uczelnie wyższe. Skala odpowiedzialności uczelni jest naprawdę znikoma i zastosował 9 uniwersytetów, klauzulę zastosował tylko 1. To jest Uniwersytet w Poznaniu. Prawdopodobnie po to, żeby swoje straty wizerunkowe jakoś przykryć. I gdyby nie to, w kolejnych postępowaniach, nie protesty pracowników, inicjatywy pracowniczej, bardzo prawdopodobne, że Uniwersytet nadal nie zawierał takiej klauzuli. I 0 instytucji z 9 zastosowałyby po prostu ją. Urzędy marszałkowskie najrzadziej decydują się na to, aby korzystać z usług zewnętrznych. Tłumaczę to tym, że one najmniej są poddane na wpływy ze strony władz centralnych, czują się najbardziej autonomicznie i niezależnie. Więc te procesy nie są tak wymuszane na nich. W tych sytuacjach, gdy nie zastosowano klauzuli pracowniczej, nie ma szans, żeby pracodawca zaproponował pracownikom umowy o pracę, gdyż w tych postępowaniach wymuszono na firmach konkurencję niskimi stawkami wynagrodzeń, niskimi kosztami pracy. Więc nie ma szans, nie możemy liczyć na dobrą wolę pracodawców, gdyż musieli w takich sytuacjach po prostu walczyć o to przetrwanie, o przetarg. Więc instytucja powinna zawrzeć tę klauzulę. I do czego prowadzi to, że klauzuli brak? No, stawki są rażąco niskie, od 3 do 8 zł, średnio 4, 5. W związku z czym pracownicy muszą pracować kilkaset godzin, 300, 400, także normalny etat ma 160 godzin, a na umowach cywilnoprawnych przy takich stawkach trzeba pracować 2 razy tyle. 2 razy tyle i bardzo często wiąże się to z pracą na wielu stanowiskach, gdyż instytucje szukając oszczędności łączą. Czyli jednocześnie jest się szatniarzem, portierem, ochroniarzem, sprzątaczką. Jest się od wielu spraw. W tym czasie to się powinno świadczyć swoje usługi, robi się wiele innych rzeczy. I do czego doprowadziły takie zasady obowiązujące w zamówieniach publicznych? To uruchomiło proces promocji złej jakości. Wymusiły swoiste cwaniactwo, kombinatorstwo ze strony firm. Ja tak nieelegancko powiem, że państwo wyhodowało sobie takie firmy, które się specjalizują w optymalizacji
kosztów. Alternatywą dla firm bowiem jest zaprzestanie istnienia. Dobra firma, która chce zatrudniać pracowników na umowie o pracę, po prostu zamówienia nie dostanie, przestanie istnieć. Ale jest w instytucjach intuicja i wiedza, że jakość usług świadczonych przez firmy zewnętrzne wyłoniona na podstawie najniższej ceny jest zła, jest gorsza niż jakość usług świadczonych przez własnych pracowników. Świadczy o tym prawidłowość zatrudniania do świadczenia usług ochrony czy właśnie sprzątania najważniejszych gabinetów, budynków, powierzchni własnych pracowników na umowach pracy. Na przykład w Urzędzie Miasta w Opolu pan prezydent ma własne sprzątaczki do swojego gabinetu, a pozostałe powierzchnie świadczą pracownicy firmy zewnętrznej, budynek rektoratu oraz dom kanclerza Politechniki Opolskiej nie są obsługiwane przez firmę zewnętrzną, a przez własnych pracowników. Można mnożyć przykłady z prawidłowości ogólnopolska. Podstawową rekomendacją jest to, aby instytucje miały obowiązek wymagania od firm zatrudniania na umowach o pracę, gdy zachodzą przesłanki stosunku pracy. Ale to też nie załatwi wszystkiego, to jest tylko element działań naprawczych, systemów zamówień publicznych. System ten potrzebuje po prostu nowej idei wydatkowania środków publicznych. Dziękuję.